Wszystko jest po prostu w naszych głowach, w naszych sercach. I mówię, tutaj nie trzeba chyba was już dodatkowo motywować. Choć mówię, fajny materiał, akurat to jest 8 minut i 25 po będziemy się robić. Zobaczmy. No, bądź. Tylko skupcie się. Czekajcie jeszcze, czekajcie. Może ta jakość być taka... O, tyło. Tak? Teraz. Tak? Tak. Dobra. Okej. Okay. Głos jest? Gotowi na walkę? Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj nie ma innej opcji. Liczą się tylko 3 punkty. Panowie, kuchnia! Musimy wygrać ten mecz! Tylko GKS! Panowie, mimo tego, że na co dzień jestem kilkaset kilometrów od domu, to nigdy nie zapomniałem, skąd pochodzę, gdzie pierwszy raz kopałem piłkę. I myślę, że specjalnie nie trzeba was motywować, bo ten herb, który co tydzień nosicie na piersi, jest dla was największą motywacją. Więc El Capitano, bierz tą bandę świrów i lećcie gryźć trawę. Prołowcianka za 3. Panowie, trenerze, kuchnia, sobotę ważny mecz, trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, powodzenia. Tak jest. Powodzenia. Panowie, w sobotę bardzo ważny mecz, tylko 3 punkty, Prołowicianka, jak zawsze i wszędzie ze mną. Pozdrawiam z pod stadionu w Waszyngtonie i trzymam kciuki. Dobra. Siema chłopaki. Powodzenia w walce o kolejne 3 punkty. Będzie moc. Cześć chłopaki. Cześć młody. Nie, jest Adama. Zaraz się gdzie tę mocę dostać. Możecie zrobić to i dzisiaj. Adaś, pamiętaj. Masz możliwość. Możesz to wybrać. Powodzenia, panowie. Kakań, kochanie. Mam nadzieję, że pomimo wszystkich twoich kontuzji zagrasz jej w pierwszym składzie i rozpoczniesz ten mecz piękną bramką. Jestem z tobą i trzymam bardzo mocno za ciebie kciuki. Powodzenia. Maciek, mam nadzieję, że wygracie dzisiejszy mecz i strzelisz za mnie urodzinową bramkę. Trzymam kciuki. Powodzenia. Co robimy? Trzymamy kciuki! Kciuki! Gola! Gola! Ja to kocham cię. Piotrek, nie jesteś tylko kapitanem drużyny, ale również moim mężem i tatą Nikosia. Skoro tak często poświęcasz rodzinny czas na rzecz Prochowiczanki, to proszę nie zmarnij tego. Wygraj dzisiejszy mecz dla nas. Niech cała drużyna wygra mecz dla swoich rodzin. Chłopaki, już tyle razy chciałam nagrać dla was filmik, żeby mała nie spała, ale jeszcze jest chyba za wcześnie i się nie da. Chcieliśmy wam przekazać, że trzymam bardzo mocno za was kciuki, za bramki, za kolejne sukcesy zdobywane przez was. I żebyście tworzyli taką drużynę, jaką tworzycie do tej pory, bo nie jedna osoba mogłaby wam tego pozazdrościć. Powodzenia. Hej Patryk, powiem ci, że podczas każdego meczu czułam sobie bardzo mocno kciuki, także pokaż na co cię stać i wygrajcie ten mecz. Powodzenia. Popowcza Girosa, dajcie czadu. I lecimy, nie macie tego nie. Szanowni Kubiczanki, Warszawa trzyma tego kciuki. Jagek, twoi przeciwnik powinni wiedzieć, że będą podać pod płocią. Jesteś najlepszy. Hej, Bojarka. Chcieliśmy ci powiedzieć, że trzymamy za ciebie kciuki w najbliższym meczu. Tak. Prawda, również ciała ręczniku jest bardzo ważna. Pamiętaj. Trzymamy w tym niego i łapki. Cześć Kuba, daj sobie wszystko na meczu. Trzymamy kciuki. Jesteś świetnym chłopakiem. Powodzenia. Prochowiczanka górą. Kuba, na pewno dasz radę. Już wrócę w ciebie. Co robimy? Trzymamy kciuki! Kto wygra mecz? GKS! Chłopaki, nie ma innej opcji. Maciuś, czekamy na bramkę. Trzymamy kciuki i powodzenia. Hej gladiatorzy. Niech nikt was nie upokorzy. A PiS-owi dajcie mocne lanie. Niech sucha nitka na nich nie pozostanie. Powodzenia. To tyle, co mam do powiedzenia. Aha, trenerze, w ciebie zawsze wierzę. Siema, gladiatorzy z Prochowicy. Mamy, ponieważ jesteśmy jedną rodziną, która zajmuje się Prochowiczanką. Panowie, walkę i zaangażowanie. Dzień dobry, trenerze. Cześć, drużyna. Przed wami ważny mecz.
Trzymam kciuki, powodzenia, po 3 punkty. Do boju. Pozdrawiam. Pfiker. Dzisiaj ważne spotkanie. Ale pamiętajcie, Spluchowicz nie wierzy się z punktami. Także Zeniu, Kaka, Aziu, Piotr, Kula, bierzcie ekipę i jedziemy z nimi. Panowie, no co? Kiełbachy do góry? I gonić frajerów. Kuletka też. Powodzenia. Niestety nie mogę ci dzisiaj oglądać na żywo, bo pracuję, ale wierzę, że tak samo jak strzeliłeś w Wąsoszu, to strzelisz dzisiaj do mnie zapisem. Jak to spieprzysz, to porozmawiamy w domu inaczej. Dziękuję bardzo mocno, a za wszystkich trzymam kciuki i życzę kolejnych 3 punktów. Jest 27 października, 5:30 rano, my zbieramy się do pracy, a wy dzisiaj macie ważny mecz, więc będziemy mocno trzymać kciuki. I pamiętaj, Pitek, że pomimo odległości zawsze w ciebie wierzymy i będziemy cię wspierać. Bez stresu, na spokojnie, w razie czego Amazon czeka, a słońce nie spadnie. Powodzenia! I mam nadzieję, że wygracie dzisiejszy mecz, będziecie najlepsi. Daję z siebie wszystko, trzymam bardzo mocno kciuki. Powodzenia. Hejka, jestem Dominika, jestem menadżerem Naleśnika. Kochani, wygrajcie ten mecz! Prawdziwy wojownik nigdy się nie poddaje, bo wie, że dopóki walczy, jest zwycięzcą. GKS, przed wami kolejny mecz o 3 punkty. Dlatego wierzymy was, wspieramy i na pewno będziemy was na meczu dopingować i cieszyć się z każdego zdobytego gola. Dlatego do roboty i trzymam kciuki. Siema z GKS-a, Stryfusak, wierzę w was, mam nadzieję, że pociągniecie zapisem, a co najważniejsze, ja już smażę dla was burger. Trzymajcie się, trzymam kciuki, do boju. Patrz. Cześć. Patrz, trzymaj. Zawodnik. Krawka, możesz sobie to chować, bo i tak wiem, że masz talent. Dawaj, dawaj! Siema GKS-a, słyszałem, że macie mecz z jakimś marnym popisem. Za pieniądze można kupić wszystko, tylko nie charakter. Pokażcie im prochowicki kochonec. Macie zdrowe kolana, więc macie być jak butur. Jak ciekawek! Będziecie? Będziecie. No, pospieszam. Kamil, nie masz prawa puścić żadnej bramki. Trzymaj za ciebie kciuki. Dobra, panowie. Sprawa jest prosta. Gdzieś na Dolnym Śląsku leżą prochowice. Kto się tam dostanie, ten ma przejeba. Kocham, nie bij się już na te karne, bo nie idę na boli. Witam panowie. Chciałbym wam życzyć powodzenia. Zostawcie wszystkie siły na boisku i jazda z ogórkami! Cześć chłopaki. Ja z kolei chciałabym wam powiedzieć coś, co doskonale wszyscy wiemy. Jesteście najlepsi i z pewnością dzisiaj bez problemu wygracie ten mecz. Trzymam kciuki. Dobra panowie, koniec. Gorąco się zrobiło. 5 minut, tak? Michał, to jest ktoś coś wiedział? Sprzedała któraś albo brat sprzedał? Nie.